Witajcie moi drodzy, ja jestem Bereciu, witam was w pierwszym odcinku z gry Resident Evil. Moi drodzy, ruszamy z maratonem, codziennie o godzinie 17 pojawia się odcinek z gry Resident Evil, plus minus 30 minut. Mam nadzieję, że uda mi się tą grę przejść razem z wami, będziecie mi w komentarzach pomagać, co mam robić i tak dalej. Kliknijmy sobie po prostu New Game, klikniemy poziom łatwy. Nie przemęczysz się, tak? Średni poziom trudności. Z racji tego, że to jest moja pierwsza gra w Resident Evil'a, pozwólcie, że zagram na łatwym, dobrze? Pozwólcie, że zagram sobie na łatwym, żebym tak szybko zawału nie dostał. I taki spoiler, jak powiedział Outlast 2, no to ruszam na normalnym poziomie oczywiście. Hey baby! Siema! I just wanted to send a quick hello and I love you. Oh, good news! I'm gonna be coming home soon. Yay! No to do domu wracasz? I cannot. Kochanie, wynoś się, moja żona wraca. Babysitting job. And come home to my loving husband. I miss you. Ja też. I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons. Dobra. Wracaj do pracy. Jutro wracasz. Widzisz, już się zdenerwowałem, że ona wraca. Nie. Ethan, you were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this, miałem rację. Stay away. Że co mam, co? Zostanę, dobra. Gminie. Ciekawe rzeczy, ciekawe. Hello? Hey, it's Ethan. Oh, hey. You alright? You just disappeared the other night. Yeah, no, I'm jak to jest, jak to jest końcówka z Szybcy i Wściekli? Taka seria, taki odcinek był Szybcy i Wściekli w Arizonie, pamiętacie? Co kangury gonili. To jest końcówka z tego filmu. I don't know how, but she's back somehow. Maybe it's a prank, but she wants me to come and get her. Where is she? Dolby, Louisiana. Dude, it's been 3 years. Okay. I know, but Downy w Louisianie, też fajne, też fajne. Woda szczenika z cukrem. Tchaj z YouTube'u. Dobra. Panie, może ty pedał wciśniesz od gazu, bo ty na luzie jedziesz. Skrzynia automatyk, oczywiście, jak to w Amerykach. Przepraszam bardzo, jeśli kamerka się troszkę będzie ścinała. To jest grubsza przez złe rzeczy. Przejdźmy sobie do opcji. Przez złe rzeczy jest grubsza przez nieładne strony internetowe, niekoniecznie przeznaczone dla ludzi poniżej 18 roku życia, które mają sobie pełno wirusów. Dźwięk, to będzie ogarnięty, myślę, nie przyszły odcinek. Dźwięk. Dźwięk głośno ogólny. Rodzaj głośnika, słuchawki. Zakres dynamiczny. Wąski, szeroki, no ja jestem średni. I powiedzieć, że wąski. Głośność systemowa. Jeśli będzie za cicho, po prostu mi to powieście. Spróbuj ponownie, dobra. Jeszcze myślę, że za głośno, ale to jest ten. Jaki to jest model samochodu? Napisz komentarz. To nie jest przypadkiem jakiś taki Charger? Albo nie, to jest taki fajny samochód. On ma chyba SS napisane, nie pamiętam. Dobra, kupiłem się. Fajnie się gra zaczyna. Dobra, idziemy. Panie much, komary. Woda. Dobra, dzień dobry, przepraszam bardzo, jeśli chodzi, jeśli mam słabą grafikę ustawioną, nie, no, po prostu na wyższej mój rab nie wyruchu, rabia. Okej.
Panie, no. Czego się spodziewał? Zamknięte jest. Muszę znaleźć klucz? Czy po prostu jakoś kopnąć to? Może tak dziwnym zbiegiem okoliczności pod wycieraczką. Dziwnym zbiegiem okoliczności to nie ma wycieraczki. Nie o to mi chodzi. Jeszcze jest za głośno. Jeszcze. Dobra, ale... Klucz. Aha! Dobra, bo ja przyszedłem... To jest mój samochód? Nie. A, dobra. W tym razie nic na ryj nie wyskoczy. Tutaj samochód jakiejś ekipy filmowej. To jest kabel. Przyjmij jej dar. No to nadal są czyste kobiety w tym wieku. No nie, no dobra, przyjmę. Halo? Słyszałem po twój dar, ale... Jeśli masz na myśli martwe ciało, bo tyle tu mógł, to ja bardzo dziękuję, ale... Nie przepadam za takimi zbereźnictwami. Co to za dziad? O nie, dziadek! What the fuck? O, nie mogę się wykąpać, kurwa. Nogi śmierdzą. Się wykąpać nie mogę. Teamspeak. Fucking shit. Głowa mu odleciała. Chyba, że nie miał głowy. Dobra, dzień dobry. Łopiły tu są tarczowe. Panie, jak na złomie byś za to dostał gdzieś... Z 2 złote to panie byś się napierdolił jak się dziuniu, panie. A ty to wolałeś powiesić. A czemu tu wiszą jakieś... Nogi koni? Chyba macie za dużo koni, nie? Do tej swojej działce. No dobra, nieważne. Jeśli seria się podoba, zostaw lajka. Ja subskrybuj kanał i daj dzwoneczek. Dymi się! Ktoś pali zioło. Smoke weed every day. Te. Żem se kurde zapalił. No takie średnie smoke weed every day. Texas. Dobra, zabyłem prawko. Sprawdź ekwipunek. Na padzie se można w to pykać, tak? Znajdź Miję. Wiadomość e-mail od Mii, prawo jazdy. Ktoś tutaj widzę, chyba ktoś ją spalił przypadkiem. Dobra. Gdzie ten dziadek cholerny? Bujaczka. Se usiądę. Nie działa bujaczka. Dzień dobry. Myślałem, że to jest wózek. Jak tu ciemno jak w dupie, panie. No dobra, chyba musimy iść dalej. No zamknę, czemu nie? O, przepraszam.
Wybierz sprzęt, którego chcesz użyć. Przepraszam, zgubiłem się. Ja szukam Mii, a to by się przydała... Ta. Nie Magda Gessler, tylko ta, co dom sprząta białą rękawiczką. Ty oczami świecisz w tym momencie, rozumiem. Jakaś ta chałupa. Żeby nie było, nie oglądałem zbytnio tej serii. Oglądałem jeden odcinek przed ostatnim umroją, przed końcem i tyle wiem. To tam kurde, zamknięte wszystko. Co to jest? Krew! Ta. Kupa. Co to baby? Ponad 20 zaginięć w ciągu 2 lat. Czyżby w lodówce było ciało? No, tu coś na pewno żyje. W tej lodówce coś na pewno żyje. Ja bym się obsrał, a ty chcesz ciągle dalej iść, tak? Aha, nic tu nie ma. Ciekawa stylowa do robienia zdjęć z torbą Mary, taka brzydka była, naprawdę. No dobra. Tam czy na strych? Na strychu. Czerwony guzik. O! Utworzyć nowy zapis? Tak. Wszystko dzieje się chyba w tym, nie? Nie, nie. Chyba wszystko dzieje się w tym domu. Chyba. A cholera wie. Nie pytaj się mnie. Nie, nie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem nic, co tu będzie się o mnie. Co mam znać? Mam odszukać Miję. Tam jest Mija. Otwarte. O, brakuje bezpiecznika. Mam kasetę. No dobra, zapraszam na seans. Find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. This new guy? To jest debil, ty. Aha, ja mam iść, tak? Nie jestem kamerzystą. New plan. We do a walkthrough of the inside first, then we shoot the intro. Jestem kamerzystą. Just try to say the show's name this time, okay? Widać się, moi drodzy, we vlogu. Jestem tutaj kamerzystą naszych debila, który gada do latarki. I kolegi, który w ogóle nie wie, jak tu się znalazł. Jesteśmy w opuszczonym domu. Będziemy sobie zwiedzać prawdopodobnie w tym domu zmarła Katarzyna Lodziara. I staram się wiedzieć, w jakich okolicznościach zmarła, ponieważ była to bardzo dobra pani, która bardzo lubiła jeść lody śmietarne.
Nasz kolega się bardzo sfrustrował. Nadal nie wie, co tu robi. Po prostu wywalił drzwi. A ten debil znowu gada do latarki. Ja jestem kamerzystą. Panie, będę sławny. 500 subów wyciuwam w tym roku. Co powiedziałeś? Jesteś debilem, że gada do latarki, kurwa. Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. How long did you say this place has been abandoned? 3 years. A to nadal zamknięte. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. Ja już tu byłem, panie. Hillbilly Joe and his family. Ja się coś tu byłem, a nie wiem co ja zrobiłem, panie, żebym się w czasie cofnął. Co się tam mówił? Meksykanie takie jedzą! Bad seat, apparently. Ah, shit! Ej, nie było karaluchów. No, fuck. Gównianymi mi butami wdebłeś w gówno, co to są? A, to nawet buty Kanye'ego Westa, ale to nie, panie. Trzeba ci wyczyszczę. Andre! Ja go widziałem! A jak on zniknął? Jak ja go fucking believable. This is the last time I work with that guy. I mean, producers they come and go, but a jak ja bym go ciągle obserwował? Tego typa, to jak on by zniknął? Bo ja się skupiłem na tym debilu. To ma buty Kanye'ego Westa. Nie. To latarka do ciebie przebawiła. No. Andre? Where the fuck is he? No ja tu byłem. Andre, where are you, man? Coś tu chodzi. Nie, to tylko cień. O, oh, fuck, kominek. You gotta be fucking kidding me. Oś ty w dupy w życiu. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Mamy go znaleźć? On przed, według ciebie, on uciekł w pizdu przed ciebie, tak? I wiedział, znał tajemne przejście, jak jest tu pierwszy raz i po prostu uciekł w pizdu? W sumie? Miał debila, który rozmawia z latarką, to też bym kurwa tak zrobił. Dał mnie, ja kameruję to, co ty mówisz. Więc ty musisz tam pójść to skomentować, a ja to nagram. No idź tam, Dawdy. Dobra, ja zejdę. GoPro Jankadowski wjazd na chatę. wjazd do piwnicy, kurde. What do you see? What is it? Znalazłem twojego kolegę. Chyba nie żyje. O! O, w dupę w życiu. Dlaczego ty sikasz? Na górze jest kanalizacja, tam jest kibel. To już w sumie jako kuchnia wygląda jak chlew, to kibla strach się bać. On na mnie wyskoczy z ryjem, jak tam podejdę. Gościu! Mój drogi kolego, obserwuj teraz, co się stanie, bo to będzie bardzo fajna rzecz. Patrz, ja podejdę, a on się zmieni w potwora i bez go... Zgwałości, dobra. Kolego, czemu ty sikasz? Jeb! Na ryj tak. A nie, on po prostu nie żyje.
Niech zgadnę. Ta dziewczyna z ogłoszenia na murku podarowała mu swój prezent. Widać to na twarzy. Definitywnie to widać. Jesus. Nie oglądaj tego! Nie! Już to oglądałeś! Wyjdź to! Zatrzymaj film. Dziach! Ty, można takie coś zrobić. Ja myślałem, że będę musiał oglądać. To szacun. Dobra. A, tak to tworzył wcześniej. Dużo robaków. No dobra, idziemy na dół. Obróć się, kurwa. Fajnie. Tego się nie spodziewałem. Ja się chciałem niedługo na góry wrócić i grę zapisać. O, nie ma gościa tu sikał. Patrzcie, sikał. Zardzewiało nawet. Okej. A żeś chlup do. Dobra, gość żyje, spokojnie. Albo coś chyba kapie. Myślałem, że pływa coś. O jeny. To jakieś dziwne bulbul. Co to było dziwne bulbul? Nie, prawdopodobnie puściliśmy bąka. Aha. Aha. Resident Evil 7 przestał działać. Moi drodzy, tym nie do końca fajnym akcentem kończymy odcinek. Widzimy się jutro o godzinie 17. Prawdopodobnie od tego samego momentu. Nie, mam nadzieję, że od tego samego momentu. Trzymajcie się. Do jutra. Cześć.